Siema, Idziu. No siema. I jak tam z tobą? No Marek, ja dzisiaj nie będę robił, czy jesteś? Ja wiem, że jesteś. No, będę miał zabieg dzisiaj robiony. Na ten palec? Tak, będę amputować go. Szkoda, no, do tego palca, co? No szkoda, no co? Posłuchaj mnie, ja jadę do roboty. Po południu zadzwonię do ciebie, trzymaj się mordeczko, co? No dobra, no przedzwoń, no. Raźniej. Dobra, no hej, do popołudnia, no cześć. Dobra, no na razie. Ty co tam u pana Edka? No dzisiaj zabieg będzie miał na tym palcu. To się wtrafiło, ty miałeś mieć zabieg, czekaliśmy tyle czasu, a pan Edek pierwszy poszedł na zabieg. On poważniejszy chory. Nie myślałem, że tak się będę martwił o Edka. Całą noc nie spałem. No 8 lat jeździmy ze sobą. Martwię się o dziadka. Daj mi bluzę samochodu, co? Ale ojciec, ty też z tą przepuchliną ja musisz... Uważaj, mu pan Edek z tym palcem zabieg, ty na tą przepuchlinę, co, ja będę sam jeździł? Nie, Marcin, tak źle nie będzie, synku. Ojciec, gdzie dzisiaj jedziemy? Do pracy. No to wiem, że do pracy, tak to byś mnie nie ściągnął na dół. Ale gdzie? Do pralni. Pralkę będziemy zabierać. Ale przecież Rafał pralek nie przyjmuje, bo tam beton jest. Przyjmie, to jest z pralni pralka taka duża. A, no chyba, że tak. Dobra, to dawaj, jedziemy. Poczekaj, poczekaj, synku, poczekaj. Kierowca zaraz przyjdzie. Jaki kierowca? Ja co, ja nie mogę prowadzić? Nie, bo ty jesteś dźwigowy dzisiaj, będziesz dźwigiem. Dobra, ja mogę być dźwigowym i kierowcą. Ojciec. O, zobacz, już idzie, zobacz. Kupcowie samochodu będzie go walił. Siema, mordo. Janek jest? Nie, jestem młodzie. Siema, Jasiu. Co tam panowie dzisiaj robimy? Do po pralkę idziemy. No i dobra, no to lecimy. Dawaj się, dawaj.